Siema, witajcie. W dzisiejszym filmiku otworzymy sobie laptopa przysłanego przez klienta do wymiany płyty głównej i taśmy matrycy. Płyta główna została kupiona wedle nowych zasad na mojej aukcji, gdzie aby otrzymać gwarancję, należy laptopa przysłać, abym płytę wymienił ja jako swój serwis, tak? Nie jakiś tam, nie wiem, zwykły Kowalski czy ktokolwiek, tak, żebym miał 100% pewności, że płyta została zamontowana tak jak należy i że jeżeli została uszkodzona w czasie montażu, to tylko i wyłącznie przez moje niedopatrzenie, moje zaniedbanie i tyle. Montaż płyt głównych jest w cenie. Jedyny koszt, jaki się ponosi, no to koszt transportu w jedną stronę, bo w drugą odsyłam na swój koszt, tak? To by było tyle. Laptop to Asus R556L, czyli komputer, który w ostatnim czasie bardzo sobie upodobałem, jeżeli chodzi o handel częściami. No. I ogólnie uważam, że to nie jest zły komputer. Laptop przysłany w oryginalnym opakowaniu. Miejmy nadzieję, że dotarł w jednym kawałku. Widziałem, że paczka jest oklejona nalepkami ostrożnie. Ubezpieczona na 2500. Bardzo dobrze. I tak o. Cyryk. Zaraz zobaczymy, jaką on miał konfigurację. Na i5 GT 940. Laptop przysłany bez żadnego osprzętu. Tak, z SIM kartą i komputer. Super. Rzućmy szybko okiem, co się dzieje. Czy jest jakakolwiek reakcja, czy nie ma. Coś tam mryga. Wydało jakiś tam dźwięk. I koniec. No dobra. Wiecie co? To może byśmy go od razu zdemontowali. A co? Tylko za chwilę pewnie będzie się tarabaniło moje kochanie z pracy i filmik będzie lekko przerywany, no ale to nic. Dobra, to lecimy. A w tle X-Men 2. Ostatnio stwierdziłem, że ciężko jakieś w miarę świeże filmy, które są jednocześnie fajne. Tak więc zacząłem sobie kotłować filmy z 2000 i w górę. Najczęściej właśnie tego typu jakieś sagi, że jest jakiś tam ciąg. Ta śrubeczka jest jedna dłuższa. Dwie. Dobra, kurczę, nie zwróciłem uwagi. Będę musiał uważać przy ponownym montażu, żeby nic nie rozwalić. Cyryk, cyryk. Dobra. Mm-hmm.
trochę wam uciekłem z kadru. Co nic nie mówicie, że nie widać. Dobra. Chyba pójdzie. A może jeszcze nie. Fajnie, w środku SSD widać, że komputer jest doinwestowany, bo w serii chyba nie wychodziły właśnie z dyskami SSD, ale nie będę się sprzeczał. Jeżeli ktoś powie, że było inaczej, to pewnie było. Chociaż mógłbym to sprawdzić na pudełku. Nie, no tam jest 1-terabajtowy dysk, widzę w specyfikacji. Więc na pewno nie. Teraz jak tak patrzę pod światło, widzę jakieś takie dziwne okręgi, półokręgi na matrycy. Trzeba by się temu przyjrzeć, bo być może będzie trzeba zawrócić pana kuriera i spisać z nim protokół. No ale to się okaże. Thank you.
To mamy drugą płytę. Na razie podłączę go na starej taśmie, zobaczymy jaka będzie reakcja. Widać, że ktoś to chyba rozbierał i jakoś chyba za bardzo nie umiejętnie. No zaraz zobaczymy. Dobra, taśma podpięta. Nie wkładałem baterii, ja go odpalę na zasilaczu, bo akurat mam podpięty, trzymam pod ręką. Mam pod ręką, bo na górze leży drugi taki sam laptop. Ok, kontrolki chodzą. Faktycznie nie ma żadnego obrazu. Zobaczymy dalej. Brnijmy dalej. O, nie musiałem podłączać. Włącznik jest na płycie. Dobrze, podpinam z powrotem. Dobra, teraz zdemontuję. Kurczę, tu jest coś nalepione na matrycy. Teraz zdemontuję szybko matrycę. Podepnę moją w 100% sprawną do tej taśmy. Bolało.
Naprawdę matryca ma jakieś takie dziwne, dziwne okręgi. Wydaje mi się, że to może nie być kwestia taśmy, a matrycy. Nie jest pobita, to znaczy przynajmniej tak nie wygląda. No dobra, widzę, że taśma była odpięta od matrycy. Chyba że odpięła mi się i ja nie zwróciłem uwagi, tak, ale chyba raczej nie. Cyk. Wszystko sprawdzimy. Cyk. Dobra. Gdzie jest ten zasilator? Nie za bardzo mam gdzie go podpiąć. Tu mam jakiś odsłoniarka podpięty, to mogę odpiąć, bo na razie nic tam nie robię. Coś tam niby mrugnęło na tej matrycy. Mój ryży pomocnik. Bary, wyjdź. Idź, idź, idź. No różne. Dobra, to już widzę chyba w czym jest problem. Problem będzie polegał, kochani, w nieumiejętnym podłączeniu taśmy. Ta część powinna iść do matrycy, a nie do płyty głównej. Zwróciłem na to uwagę, bo ostatnio jak demontowałem i później składałem ten model wczoraj czy przedwczoraj,
to właśnie nie pamiętałem i się upewniłem na jeden z filmików, który gdzieś tam wrzucałem z demontażu. Więc zobaczymy, czy nic się nie uszkodziło. To powinno być w ten sposób. No i działa. Tak więc no klient chyba będzie zadowolony, gdyż wymiana taśmy okazała się zbędna. No ale oczywiście będę musiał doliczyć jakąś tam kwotę za naprawę, tak? No ale cóż. To jakiś kwadracik jest wyświetlany. Dziwnie. Co zrobić? No dobra. Chociaż jeszcze. Wiem, że to nie zdrowe, no ale. Spróbuję na starej płycie głównej jeszcze. Tylko coś tutaj rozłożę, żeby już jej nie wkręcać. Znaczy tej, żeby nie wykręcać. Sekundkę. O, tak zrobimy. No niestety stara płyta raczej nie wstanie. Nie będę mówił, co jest przyczyną jej uwalenia, bo w sumie i nie sprawdziłem tego. No wiem na pewno, że laptop był niepoprawnie złożony, jeżeli chodzi o podpięcie taśmy. No i tyle. No i tyle. Zaraz jeszcze zrobię to tak, aby mógł się zalogować do komputera.
dobra, jeżeli komputer nie będzie chroniony hasłem, no to, to wtedy coś tam zadziałamy. Teraz wam pokażę, o co mi chodziło. Zdejmę ze statywu. Widzicie? No. Tylko tak. Aha, okej. Okay. Na matrycy jest nalepiona folia i to by wiele wyjaśniało. Być może to jest na folii po prostu. Zobaczymy. Uruchom ponownie komputer. No dobra, jest hasło. Aczkolwiek wymiana taśmy jest zbędna, tak więc dzwonię do klienta, informuję go o kosztach. Koszt płyty głównej to 700 zł plus wyeliminowanie tej usterki. Myślę, że to będzie koszt jakiś 40 zł, tak? Moja robocza godzina to 80 zł, policzmy za pół jako rozpoczęte. Jako rozpoczęty serwis. Oczywiście samo przełożenie było za darmo. Ok, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i do następnego. Jeżeli filmik się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału.